Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie firmy projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak zainstalować narzędzie Google Search Console. Jest to narzędzie, które jest tak naprawdę kombajnem danych dotyczących Twojej witryny. Tutaj zobaczysz, jakie słowa kluczowe zwiększają swoją widoczność w wyszukiwarce Google, a może ruch Twojej witryny spada, więc tutaj na wykresach będziesz mógł dokonać odpowiedniej analizy swojej własnej witryny. W tym narzędziu zobaczysz także, czy przypadkiem Twoja witryna nie została ukarana przez Google, na przykład za sztuczne, mylące i manipulacyjne linki prowadzące właśnie do Twojej witryny. W tym narzędziu także dowiesz się, czy przypadkiem nie usuwasz adresów podstron swojego serwisu, a w efekcie, czy nie tracisz widoczności swojego serwisu w wyszukiwarce Google. A więc jest to bardzo przydatne narzędzie. Wymieniłem Ci tylko kilka ważnych funkcji tego narzędzia, a teraz pokażę Ci, jak zainstalować sobie to narzędzie właśnie na swojej domenie internetowej. A więc wpisz sobie do wyszukiwarki Google Search Console, kliknij właśnie ten pierwszy link i zaloguj się na swoje konto Gmail, ponieważ korzystanie z usług Google wymaga posiadania konta pocztowego na Gmailu. I teraz podaj swój mail i hasło. Zaloguj się. I tak właśnie wygląda strona główna usługi Google Search Console. Jak widzisz, tutaj możemy dodać sobie witrynę. No i zobacz, moja witryna nazywa się projektmarketing.pl, więc dodajemy pierwszą opcję z HTTPS-em. Pierwszą opcję, pierwszą wersję domeny, ponieważ tutaj w Google Search Console trzeba dodać witrynę internetową dla wszystkich przedrostków, więc jeżeli posiadasz stronę internetową na protokole HTTPS, to musisz właśnie zweryfikować swoją witrynę właśnie dla tej wersji domeny, dla wersji domeny z www, dla wersji domeny z HTTP, www.projektmarketing.pl i z wersją HTTP, /projektmarketing.pl. A więc dla czterech domen w protokole HTTPS musisz zweryfikować swoją witrynę. A więc kopiuję sobie najpierw wersję domeny z protokołem HTTPS, na którym dostępna jest moja witryna, i wklejam tutaj ten adres. Klikam dodaj. I zobacz, tutaj możemy skorzystać z metody zalecanej użyj swojego konta Google Analytics. Jeżeli masz zainstalowane konto w Google Analytics na tym mailu, to możesz zweryfikować właśnie swoją witrynę przez Google Analytics. I tak naprawdę w tym momencie już mamy zainstalowane narzędzie Google Search Console dla pierwszej wersji domeny. Tutaj jak widzisz, brak danych, nie ma żadnych analitycznych danych, ponieważ narzędzie zostało zainstalowane na tej stronie po raz pierwszy i od dzisiaj te dane będą się zbierać. Ok, więc teraz zainstalowaliśmy sobie Google Search Console dla protokołu HTTPS. Teraz zainstalujemy sobie kolejną wersję zgodnie z zaleceniami Google z protokołem HTTPS www.projektmarketing.pl. To nic, że jest przekierowanie na stronę internetową bez www. Google zaleca, abyś zweryfikował swoją witrynę na wszystkich wersjach domeny. A więc jeżeli posiadasz swoje konto Google Analytics, to zobacz, bardzo szybko możesz zainstalować sobie to narzędzie. I gratulacje, zainstalowaliśmy sobie narzędzie Google Search Console dla kolejnej wersji naszej domeny. Przechodzimy na stronę główną i musimy teraz zainstalować naszą domenę na protokole HTTP www.projektmarketing.pl i dodajemy nową witrynę. Zweryfikuj. I tak samo, brak danych, te dane dopiero zaczną się szczytywać. I zainstalujemy narzędzie na protokole HTTP bez www, a więc tą wersję domeny. Dodajemy kolejną witrynę.
do instalacji w Google Search Console i klikamy zweryfikuj. Gratulacje, pomyślnie zweryfikowano własność strony Projekt Marketing i tak samo nie mamy danych, ponieważ one dopiero zaczną się sczytywać do Twojej witryny. Ok, więc podałem Ci pierwszy sposób instalacji narzędzia Google Search Console.